4 listopada 2022 roku rusza Global Connect, czyli jak sama nazwa wskazuje, połączy on światowe rynki na GPW, czyli inwestor indywidualny będzie mógł handlować na takich spółkach jak na przykład BMW, Allianz czy Siemens za pośrednictwem swojego konta maklerskiego, które ma na co dzień. Także wszyscy doświadczeni, ale również początkujący inwestorzy będą mieli możliwość właśnie być częścią tego światowego rynku kapitałowego. Jak ten projekt będzie wyglądał, także sami jesteśmy ciekawi i zapraszamy do relacji z wydarzenia. Pan Wojciech Sieńczyk jest z nami, dyrektor biura maklerskiego Santander. Witam pana serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy z pańskiego doświadczenia, jak również też doświadczenia Santander Banku, czy jest to pewien game changer wprowadzenia Global Connectu, czy jest to po prostu kolejny element układanki, który da więcej możliwości indywidualnym inwestorom na naszym rodzimym rynku? Z naszej perspektywy, czyli Santander, biura maklerskiego, jak i całej grupy Santander, myślę, że nie jest to rewolucyjne rozwiązanie, ale na pewno pożądana ewolucja, tak bym to nazwał. Przez wiele lat towarzyszymy i pomagamy naszym klientom w inwestowaniu, obserwujemy trendy i zainteresowanie rynkami zagranicznymi trwa od wielu, wielu lat. My uruchomiliśmy to w roku 2003, w 2016 automatyczne przewalutowanie, kolejny element, który przyspiesza to zainteresowanie. Oprócz tego nasi klienci, będąc klientami dużej grupy kapitałowej na świecie, również inwestują za granicą poprzez zakładanie rachunków za granicą. Więc powiem tak, jest to kolejny element w układance, natomiast bardzo ważny dla kolejnej grupy inwestorów, których mamy oczywiście w portfelu, czyli tych, którzy są zainteresowani dywersyfikacją geograficzną, ale niekoniecznie połączoną z przewalutowaniem. Czyli klient, który posiada środki w złotych i chciałby poszerzyć swoje możliwości inwestycyjne w tej samej walucie, pozostając w tej samej walucie, to jest odpowiedź na jego zapotrzebowanie. Bardzo panu dziękuję. Pan Marcin Gruba jest z nami, Project Manager Global Connect. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Panie Marcinie, mam pytanie odnośnie technicznych aspektów. Jak to wygląda z tego punktu widzenia? Czy animator, który de facto będzie kwotował określone spółki, to czy on ma za zadanie odzwierciedlać karnet na giełdzie macierzystej, czy też tutaj ma dowolność? Jak to wygląda? Odpowiadając na to pytanie, animator ma za zadanie dostarczyć jak najbardziej prawidłowych kwotowań dla danych walorów. I to się wiąże z tym, że akcje, które są notowane u nas na Global Connectie, są też notowane na innych rynkach zagranicznych. I teraz załóżmy te akcje, które dzisiaj zostały wprowadzone, czyli 5 niemieckich spółek, są notowane na rynku we Frankfurcie, ale także na innych rynkach europejskich. I naturalnie ta cena na rynkach światowych nie może za bardzo się od siebie różnić, biorąc pod uwagę oczywiście różnice walutowe, z uwagi na działanie innych podmiotów, tak zwanych arbitrażystów, którzy w momencie, kiedyby dochodziło do kwotowań, powiedzmy, odbiegających od rynku macierzystego, wykorzystywaliby te transakcje do zawierania swoich transakcji. Czyli mówiąc na przykładzie, jeśli na przykład na rynku niemieckim akcja kosztuje 100 euro, a u nas kosztuje 120, to arbitrażyści sprzedawaliby u nas rynek warszawski i kupowali rynek niemiecki, więc ta cena cały czas by dążyła do tego ekwilibrium na 100. Nie? A czy nie ma tutaj obawy, że jednak te spready będą za bardzo rozległe i automatycznie jakby cała idea mogłaby się w tym momencie nie sprawdzić? Wie pan co, my współpracujemy z profesjonalną instytucją tutaj z Bankiem Santander i biorąc pod uwagę nasze, powiedzmy, rozmowy biznesowe i nasze zobowiązania, widzimy, że Santander na ten moment bardzo fajnie się wywiązuje z umowy. Spready są w okolicach 20 bipsów, więc tak naprawdę jest okej, okay, tak? Mogę tak w skrócie powiedzieć, nie? Są warunki bardzo, bardzo atrakcyjne do zawierania transakcji, w szczególności jeśli mówimy do tego, że tam jest jeszcze tak naprawdę zawarte przewalutowanie z euro na złotówkę, więc tak. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję państwu.
Pani Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, jest z nami. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Mam pytanie, czy Global Connect powstał z myślą o osobach, które już inwestują za granicą i teraz nie muszą szukać alternatywy poza giełdą, czy może dla tych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestycją, żeby mieli po prostu większy wybór instrumentów? Odpowiadając tak wprost na Pana pytanie, w mojej ocenie ten rynek jest dobry dla wszystkich kategorii inwestorów. Ja sobie zdaję sprawę, że świat w tej chwili jest globalny, w pełni elektroniczny, tak więc wielu inwestorów, w tym inwestorów przede wszystkim myślę tutaj o indywidualnych, ma dostęp już dzisiaj, czy miała jeszcze wcześniej dostęp do wielu rynków, w tym do rynków amerykańskich. Natomiast nasza oferta w postaci Global Connect ma, myślę, pewną wartość dodaną, a mianowicie jest możliwość inwestowania w spółki zagraniczne poprzez ten sam kanał dostępowy, jak w przypadku inwestycji w spółki nasze lokalne, czyli ten sam rachunek w biurze maklerskim i to samo połączenie biura maklerskiego z platformą transakcyjną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To, co jest ofertą Global Connect, to notowania, a także obrót w walucie polskiej, co też może mieć dla wielu inwestorów dużą wartość, ponieważ zarabiamy w walucie polskiej i nie każdy akceptuje ekspozycję na ryzyko kursowe. Tak więc inwestycja w polskiej walucie to myślę, że jest taką no, pewną wartością Global Connect. Po drugie, opłaty, które będą na poziomie opłat z rynku, który w tej chwili oferuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli tak jak dla inwestycji w spółki lokalne, dane rynkowe, które będą w tym samym strumieniu, w którym dotychczas były odbierane przez biuro maklerskie, przez inwestorów. Tak więc myślimy, że z tej perspektywy też uda nam się pozyskać takie osoby fizyczne, a także myślę, że instytucje, które do tej pory być może nie inwestowały na rynkach zagranicznych, a w tej chwili ta nasza oferta w postaci Global Connect no, otworzy im taką możliwość ze względu na te zalety, o których wspomniałam. A czy jest może jakiś plan, żeby wprowadzać też inne instrumenty ze światowego rynku poza akcjami, na przykład dostęp do chociażby surowców, czy to jest na razie pieśń przyszłości, na razie skupiamy się na giełdach z dostępem do akcji? Jeżeli chodzi o rynek Global Connect, to skupiamy się w tej chwili na akcjach. Zaczęliśmy od 5 spółek, co oczywiście ktoś może powiedzieć, że to nie jest dużo, ale 31 lat temu Giełda Papierów Dokładnie. Wartościowych w Warszawie też zaczęła od 5 spółek krajowych i to może być jakiś dobry prognostyk. Natomiast jest to, ja to nazywam, że to jest pierwsza transza, czyli jak rynek okrzepnie po wprowadzeniu tej pierwszej transzy, chcemy jak najszybciej dodawać kolejne spółki z rynków europejskich i z rynku amerykańskiego. A jeżeli chodzi o surowce, to chciałam powiedzieć, że w ofercie naszej giełdy jest bardzo wiele instrumentów, które dają możliwość już dzisiaj inwestowania w różnego rodzaju surowce. Ja mam na myśli tutaj produkty strukturyzowane i tam rzeczywiście jest bardzo szeroki wybór produktów różnego rodzaju, czyli na różny poziom apetytu na ryzyko inwestora. Tak więc możliwość również kupowania takich produktów, które dają taką, nie tylko pozwalają na zarobienie, jak rynek rośnie, ale także jak rynek spada, bazowy. Tak więc zachęcam bardzo, poza Global Connect, do spojrzenia na naszą ofertę, która jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o możliwości inwestowania też w surowce. Tak, natomiast tam są też, często występują produkty właśnie z dźwignią. Natomiast tutaj właśnie mówimy o takim inwestowaniu właśnie 1:1. Na rynku produktów strukturyzowanych mamy produkty z dźwignią, ale mamy też inne kategorie produktów dla osób, które powiedzmy mają mniejszy apetyt na ryzyko. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do spojrzenia na tę ofertę. Super. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo.